Cześć! Ja mam na imię Justyna i jest dzisiaj ze mną Mateusz i Olek. I pokażemy wam, jak zrobić lampę lawę z kakao. Do tego eksperymentu potrzebne będą nam olej. Mamy też oczywiście kakao i przyda nam się sól. Tutaj mamy na szalkach. Troszkę barwnika spożywczego też będzie tutaj nam dawał dodatkowy fajny efekt. No i oczywiście tutaj w misce mamy wodę. No i to w zasadzie wszystko. No. I teraz do tych naczyń nalejemy sobie troszkę wody. Dobra. Teraz ja tam pójdę. Okej, dobra. Nie wiem, czy chyba za dużo. O. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz do tego wlewamy olej. Proszę bardzo, wlewacie olej. Cały? Jaki to jest? Na taką, na około 2 palce. Tak. Dobra, tak. Śmiało wlewaj też. Olej i woda mają inną gęstość. A która z tych substancji jest lżejsza? Lżejsza jest woda, tak? Nie, olej, olej. Tak, która jest u góry, czyli olej. Czyli która ma mniejszą gęstość? Mniejszą gęstość ma woda. Ten u góry. A, tak? Ten, który ma mniejszą gęstość, jest lżejszy, a ten, który większą gęstość, to jest cięższy, więc woda jest gęstsza niż olej, mimo że mogłoby się wydawać inaczej, prawda? No. I teraz tak, do wody też warto dodać trochę barwnika. Ja wybrałam czerwony, dam sobie tutaj 3 kropelki. Ja wstrzyknęłam ten barwnik prosto do wody, czyli, tak, czyli przebiłam nie za kropelkę. Nie do oleju, tylko do wody. Tak, proszę. Tak, spróbujcie też, jeśli chcecie. Okej, ja mogę... A nie wiem, można na przykład ten dwukolorowy zrobić lampę? Czy uda, czy będzie fioletowy? Myślę, że będzie fioletowy, ale możesz spróbować, bo one oba trafią do wody. O, Mati wlał do oleju i u niego się pokazały takie kropelki w oleju. Myślę, że ja tu jest okej. To zrobiłem. Tu trochę mi się wlało i dobra. No teraz w pierwszej kolejności posypujemy nasz eksperyment kakao, czyli wsypujemy do środka. A ile łyżek? Tak, żeby cały posypać całą powierzchnię. No, a jeszcze. Ja też jeszcze jedną troszkę sobie zrobię. I tak. Muszę jeszcze taką pici i jeszcze jedną. Ten eksperyment możecie zrobić w szklance albo w słoiku. My akurat mamy takie zlewki i kolby laboratoryjne. Teraz to wygląda tak, czyli kakao zaczyna się przedostawać do oleju. U was też? No, mi też. A jak u ciebie, Mati? Też. Też. I teraz to wszystko posypujemy solą. Sól jest ciężka czy lekka? Względem kakao na przykład. Jest lekka. Zobaczymy, jak się tu zachowa. No dobra. A kakao myślisz, że jest lżejsze czy cięższe? Myślę, że jest lżejsze, bo ono jest bardziej sproszkowane i ma chyba, jest ogólnie, ma rzadszą częstotliwość. Ma mniejsze kryształki, tak? Tak. Tak, gdybyśmy mieli jeden na przykład pyłek, kryształek kakao i jeden kryształek soli, no to ten kakao byłby mniejszy. Posypujemy to solą. O, mi spadł taki tutaj bąble. O, spadają już bąble, zobaczcie. No. Czyli ta sól jest teraz ciężka czy lekka? Teraz jest ciężka. Tak, ona powoduje, że ten olej z kakao zostaje wciągany na dno, opada takimi kroplami, ale mimo to olej jest, ma małą gęstość czy dużą? No, małą. I wchodzi, wchodzi jednak do góry, czyli tak opada i się wznosi. Opada. Dokładnie, wznosi, czyli opada. Sól obciąża jakby ten olej i on spada takimi kroplami z kakao, a później się okazuje, że ten olej i tak chce wracać do góry, dlatego się ciągną te takie bąble z powrotem. Jakby tak sprzeczne są komunikaty, że chce wracać i nie chce. Tak, jeden chce wracać, drugi chce zostać i tak właśnie wygląda. No. Tak, jakie takie potwory nawet to wygląda, jakieś kosmiczne. No, Podsumowując, olej ma mniejszą gęstość niż woda, więc jest u góry, a kakao względem soli, na przykład jeden kryształek kakao, jeden kryształek soli, który będzie cięższy? No, soli. Soli. I sól ma większą gęstość, dlatego będzie opadała razem z tym wszystkim na dno, tak? A olej znów będzie chciał wrócić do góry i tak w kółko, i tak w kółko. Można też sól później jeszcze dosypać, dolać jakiś barwnik i tak się bawić.
Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić lajka. Jeśli chcecie więcej odcinków, to zostawcie suba. A jeśli chcecie, żeby Wam żaden nie uciekł filmik, to zostawcie dzwoneczek przy subiku. Też nie zapomnijcie obejrzeć poprzedniego i następnego filmiku. No, a my się z Wami żegnamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, pa! Pa!